Paweł Kasprzak i komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj poniedziałek, 12 października 2020 roku i mamy 4394 przypadki nowych zachorowań na koronawirusa przy niewiele ponad 20 tysiącach ogółem wykonanych testów. Mamy poza tym sprawę immunitetu pani sędzi Beaty Morawiec w budynku Sądu Najwyższego. Mamy także zapowiedź jutrzejszych konsultacji rządu z opozycją w sprawie kryzysu pandemicznego. No a w tle tego wszystkiego mamy rozwój ruchu antymaseczkowego, o czym też chciałem parę słów powiedzieć. I jeszcze oprócz tego chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, co w mediach mogło tej uwadze Państwa umknąć, mianowicie wywiad w Gazecie Wyborczej z profesorem Andrzejem Bednarkiem z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz tekst o edukacji domowej. Zapraszam. W budynku Sądu Najwyższego trwa dzisiaj przez cały dzień coś, co trudno jest w jakikolwiek sposób nazwać, ponieważ ani nie jest to sąd, ani nie odbywa się tam żadna w związku z tym rozprawa. Mamy do czynienia z niesędziami. Mowa oczywiście o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której no, ten status potwierdziło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak wiemy. Rzecz dotyczy oczywiście pani sędzi Beaty Morawiec, która no, na rozkaz Ziobry ma zostać postawiona przed sądem, odpowiadając za karne zarzuty, a w tym celu trzeba jej najpierw uchylić immunitet. To nie jest pierwsza tego typu sprawa. Przypominam, że Igor Tuleja został w pierwszej instancji tej no, nierozprawy przed niesądem obroniony, że tak powiem skutecznie, że jego immunitet został utrzymany, rozprawa apelacyjna przed no, tym samym w dalszym ciągu nie sądem, w innym składzie czegoś, co się nazywa Izbą Dyscyplinarną, jest póki co odraczana. Jak będzie w przypadku pani Beaty Morawiec, tego nie wiemy. Przez cały dzień trwały przepychanki najpierw o jawność tej rozprawy, a potem o wyłączenie sędziego ze składu orzekającego. Czym to się skończy, tego nie wiemy. Pytanie, czy to jest w jakimkolwiek stopniu istotne. No, dla pani sędzi Morawiec no, z całą pewnością konsekwencje odebrania jej immunitetu będą jakoś tam dolegliwe, ale myślę sobie, że ci sędziowie, którzy są ofiarami tej nagonki, no, bardzo dobrze liczą się z wszelkimi tego typu konsekwencjami. A ja bym chciał powiedzieć, że jednym z teł tej całej sprawy jest fakt, że o ile ona jeszcze budzi jakieś zainteresowanie mediów słabsze niż do tej pory, ale jednak jakieś budzi, o tyle kompletnie już nikt nie interesuje się na przykład tym, że Obywatele RP mieli dzisiaj 3 rozprawy w Hajnówce, w Sochaczewie i w Warszawie, ale nie są specjalnie ważne, to fakt, natomiast już zupełnie nie zajmują niczyjej uwagi. W tle znajduje się również dzisiejsze stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące Urzędu, Polskiego Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jak wiemy, trwają starania Prawa i Sprawiedliwości, by kadencję Adama Bodnara przerwać, mimo że jego następca nie został wybrany, co byłoby i być może będzie kolejnym gwałtem na konstytucji i kolejnym aktem sprzeciwu polskich władz wobec instytucji międzynarodowych, w tym wobec międzynarodowych sądów. I myślę sobie, że całe to tło, no właśnie to prawne tło, powinniśmy mieć w tyle głowy, kiedy myślimy o wszystkich innych sprawach, o których mowa będzie za chwilę. No właśnie, w Senacie trwają prace nad piątką dla zwierząt. O tej ustawie, która przeszła przez Sejm, jak pamiętamy, głosami opozycji już sporo powiedzieliśmy dzisiaj. Senackie komisje obradują i również już o tym wspomniałem, ale pewnie nigdy dość przypominania. Wczoraj
nie wczoraj, w sobotę, przepraszam, wpłynęło do Senatu stanowisko Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, które podkreślało, że ta ustawa, no, trudno ją uznać za legalną. Opinia publiczna na ten temat tym razem była inna niż zwykle przy pisowskich skandalach legislacyjnych, ponieważ ustawa ma społeczne poparcie. Natomiast Marcin Matczak pozwolił sobie na taką opinię, w której porównał ten skandal prawny, jaki miał miejsce w trakcie uchwalania tej ustawy w Sejmie, z tą całą epopeją, która towarzyszyła demolowaniu polskich sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i przy wielu innych okazjach także. To bardzo odważne stanowisko pana profesora Matczaka, które w całej rozciągłości podzielam. Dołożyłbym do tego jeszcze taką refleksję natury politycznej. Znaczy, w polskim państwie każdy obywatel, również taki, którego nie lubimy, powinien przede wszystkim móc czuć się bezpiecznie. Tak? I możemy odsądzać od czci i wiary tych okrutnych hodowców zwierząt, futerkowych zwłaszcza, no, ale ich biznes był legalny. I polskie państwo nie może o nich nic tego nizowego zacząć mówić jak o zbrodniarzach, a skoro tego nie robi, to tym ludziom należy się przede wszystkim wysłuchanie, choćby po to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak mizerne są ich racje, ale być może należą im się również te wszystkie gwarancje odszkodowawcze, na przykład, których oni dzisiaj oczekują. W tej sprawie dziś pojawił się jeszcze kolejny zresztą głos byłego już pana ministra Ardanowskiego, który, no cóż, on zapowiedział, że jeżeli ta ustawa przejdzie bez poprawek, tak jak ją w Sejmie procedowano, to on wystąpi z PiS-u. Ten artykuł, ten wywiad ukazał się na portalu w polityce.pl, prawackim. No i tembr tego, o czym mówił pan były już minister Ardanowski, zdaje się zapowiadać, że wystąpiwszy z PiS, on zamierza jakąś konserwatywną partię ludową zakładać, więc pewnie będzie to konkurencja dla PSL-u, chyba że Ardanowski do PSL przystąpi. No cóż, w całej tej sprawie towarzyszy taki klimat, który już od dłuższego czasu zaczyna się uwidaczniać. Znaczy, mianowicie na dźwięk słowa konstytucja, na dźwięk słowa praworządność, już nie wspominając o właściwych procedurach porządnej legislacji, na twarzach rozmówców, zwłaszcza wtedy, kiedy są zawodowymi politykami, pojawia się ten bardzo charakterystyczny, zażenowany uśmiech zakłopotania. No, o czym ty, chłopie, w ogóle mówisz? Jakie to ma znaczenie? A tym razem uzasadnienie jest takie, że sprawa ma być ewidentnie słuszna, inaczej niż w przypadku podwyżek dla parlamentarzystów. A niemniej jednak klimat jest charakterystyczny i jak za chwilę zobaczymy przy następnych tematach, on może być groźny. No właśnie, i ta sprawa, która jest niewątpliwie na dzisiaj najważniejsza, choć odbędzie się dopiero jutro, no to te konsultacje, tak, rządowe z opozycją, które mają dotyczyć koronawirusa, pandemii, no i jej skutków też ekonomicznych oczywiście. Czy tu chodzi o kolejne tarcze, o umocnienie ich ustawowymi nakazami noszenia maseczek w miejscach publicznych? No, tego dokładnie nie wiemy. Pan minister Dworczyk, zapowiadając te konsultacje, zająknął się nawet, że ich możliwym tematem będzie konstytucyjny stan nadzwyczajny, ale sam zastrzegł od razu, że jemu osobiście wydaje się, że taki stan nie byłby uzasadniony. No, oczekiwania wobec opozycji, które ktoś by chciał sformułować, to jest temat, który mnie interesuje i przeglądałem media, artykuły prasowe w poszukiwaniu jakichś komentarzy publicystów, które by wyrażały oczekiwania w stosunku do idących na negocjacje polityków opozycyjnych. Nie znalazłem niczego, z jednym, jedynym, bardzo zresztą charakterystycznym wyjątkiem, mianowicie w piątek w poranku Radia Tok FM, nie kto inny, tylko oczywiście Jacek Żakowski, pytał poważnie Borysa Budki, co z konstytucją, co ze stanem nadzwyczajnym, co z uprawnieniami, które opozycja mogłaby spróbować wykorzystać w tej sprawie, i uzyskał zaskakująco dla mnie pozytywną reakcję Borysa Budki, który powiedział, że owszem, Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska wystąpi z wnioskiem stanowczo sformułowanym o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tej przy Dudzie, która mogłaby się tym kryzysem
zająć i tak naprawdę no, to właściwie to jest naturalne rozwiązanie, żeby się nim zajęła. No, zobaczymy jutro, jestem gotów założyć się, że wiem bardzo dobrze, jak będzie wyglądała ta opozycyjna stanowczość. Przede wszystkim w całym tym zamieszaniu powinniśmy znać właściwą miarę rzeczy, tak sądzę. Powinniśmy, mówiąc kolokwialnie, wiedzieć, gdzie jest dół, a gdzie góra. No bo właściwie czego będą dotyczyć te negocjacje w KPRM-ie i z kim my będziemy rozmawiali? Ja przypomnę, część kontekstu już tutaj dzisiaj padła, tak? To jest to coś, co się odbywa nad panią sędzią Morawiec. Coś, co raczej przypomina lincz niż jakikolwiek proces, co jest jawnym gwałtem na konstytucji, co jest pokazaniem środkowego palca Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, wspominaliśmy o opinii Komisji Weneckiej w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto przypomnieć jeszcze, co się działo raptem pół roku temu, w czasie pierwszej fali pandemii, kiedy na ulice polskich miast wyszli strajkujący przedsiębiorcy. No, dosyć podobne towarzystwo do tego, które oglądamy teraz, a protestujące przeciwko maseczkom, ale ci ludzie bronili swoich praw zagrożonych i to byli ludzie w rozpaczy. Spotkała ich brutalna, niesłychanie nawet jak na polski standard, reakcja policji. Przypominam, rozganiano tych ludzi gazem i pałami, pozwijano kilkadziesiąt osób i porozwożono po komisariatach w całej Polsce. Wlepiono każdemu z nich te grzywny horrendalnej wysokości 10 tysięcy złotych bez możliwości praktycznie żadnej odwołania. O czym w tym czasie mówiła polska opozycja demokratyczna? Czy wyszła do tych ludzi z ofertą konstytucji i jej obrony? Czy odmówiła udziału w prezydenckim głosowaniu gwałcącym konstytucję, podobnie jak zgwałcone zostały prawa tych ludzi, którzy wtedy protestowali? Czy może wolała głosować nad kolejnymi tarczami i głosować nad tym, czy wolno, czy nie wolno wymieniać kandydata w wyborach prezydenckich w tym czasie? Jakie my dzisiaj mamy moralne prawo bronić jakiejkolwiek racji wobec tego pandemicznego zagrożenia? Myślę sobie, że to jest to pytanie, które trzeba byłoby sobie zadać, obserwując te jutrzejsze negocjacje. Życzę opozycji powodzenia, ale proszę też, żeby znać właściwą miarę rzeczy. Gazeta Wyborcza opublikowała dzisiaj wywiad z panem profesorem Andrzejem Bednarkiem z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. No to jest jeden ze specjalistów od wirusologii i epidemiologii, uczestniczący w tym modelowaniu prognoz rozwoju pandemii. Z tego powodu ten wywiad wart jest przeczytania, ale ja o tym wspominam tylko dlatego, że uderzyła mnie tam taka jedna myśl, na którą od bardzo dawna czekałem, obawiając się, że być może zwariowałem albo nie wiem o czymś bardzo istotnym. Mianowicie pan profesor Bednarek powiedział o tym, że powinno się prowadzić przesiewowe badania. Takie badania, w których badani są nie ludzie z objawami koronawirusa, ale po prostu statystyczni obywatele i że te badania powinny mieć na duże próby, na przykład 10 tysięcy osób. I szczerze mówiąc, po raz pierwszy zobaczyłem opinię na ten temat. No, być może przeoczyłem jakieś inne istotne teksty na ten temat, natomiast tego rzeczywiście nie byłem w stanie zrozumieć. Dlaczego nigdzie na świecie takie badania nie są robione? Po to, żeby ocenić, jak tak naprawdę wygląda procent, jak się zmienia procent zarażonych koronawirusem lub tych, którzy byli zarażeni koronawirusem, bo to w testach też można wykryć w całości populacji. No, jeśli czytamy te publikowane przez Polskie Ministerstwo Zdrowia wyniki badań, w których, nawiasem mówiąc, nikt w Polsce nie wierzy, no ale powiedzmy, że bierzemy je za dobrą monetę, no to ponad 20 tysięcy testów wykonano w ciągu ostatniej doby, żeby wykryć te 4394 nowo zarażone osoby. No, większość z tych testów, o ile dobrze rozumiem, została zaordynowana przez lekarzy pierwszego kontaktu, a oni to robią, takie mają zalecenia i takie są, zdaje się, przepisy w momencie, kiedy wystąpią objawy zakażenia koronawirusem i komplet, w miarę pełny komplet tych objawów. Więc nic zatem dziwnego, że ponad 20% tak, tych testów kończy się
wynikiem pozytywnym. Czy to znaczy, że 20% populacji w Polsce jest lub może być nosicielami tego wirusa? No oczywiście nie, tak? Nie wiadomo, co to znaczy. Tak całkiem po prostu. Jak te dane wyglądają, tego nie wiemy. Wydaje mi się, że ta informacja o tym, właśnie taka statystyczna na tej losowo dobranej próbie, miałaby kluczowe znaczenie. Tak? No bo sytuację mamy, zdaje się, taką, tak patrząc sobie twardo w oczy, że taki absolutny lockdown, w którym zamknięci czekamy w miarę bezpieczni na to, aż uratuje nas szczepionka, że to w ogóle nie wchodzi w grę. Nie doczekamy się tej szczepionki, nie wytrzymamy skutków tego lockdownu, nie na to powinniśmy się decydować. Tak? W związku z tym prawdopodobnie powinniśmy próbować wyizolować tych ludzi, którzy są najbardziej narażeni na skutki koronawirusa, czyli w skrócie mówiąc ludzi z tych grup najwyższego ryzyka. Śladu takiej strategii w działaniach polskiego rządu nie widać. To zresztą jest trudna sprawa. To trudno mieć z tego powodu pretensje, jak wyizolować seniorów na przykład rzeczywiście skutecznie. No ale w każdym razie wtedy ta logika zmierzałaby do tego, żeby próbując uchronić tych najbardziej zagrożonych, jednak doprowadzić do tego, żeby w rozsądnym tempie, takim, które nie grozi zatkaniem ochrony zdrowia, doprowadzić do sytuacji, w której ogromna większość polskiej populacji, 70%, tak to się zdaje się ocenia, przejdzie infekcję koronawirusem i innymi słowy nabierzemy jako populacja tego, co się nazywa stadną odpornością. No, jeżeli taki to scenariusz stoi przed nami, to powinniśmy go poważnie rozważyć i powiedzieć ludziom, że właśnie to robimy. A w tym celu, co należy robić? W tym celu nie należy unikać infekcji, a należy jedynie obserwować tempo przyrostu zachorowań, by utrzymując je na bezpiecznym z powodu wydajności służby zdrowia poziomie, jak najszybciej jednakowo doprowadzić do tego, że przez infekcję koronawirusem przejdzie większość z nas. To jest racjonalna strategia. Myślę sobie, że zrozumiała dla każdego. To, żeby o niej rozmawiać poważnie i żebyśmy uwierzyli, że rzeczywiście kontrolujemy te zmienne, potrzebne są właśnie badania przesiewowe. Ja w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego nikt ich nie zrobił. 10 tysięcy po 500 za sztukę, to jest 5 milionów. Kawał grosza. Ale może warto rozważyć, żeby niezależnie od władz państwa coś takiego spróbować sobie zafundować. To pewnie nie miałoby sensu, bo przecież w ślad za tą wiedzą uzyskaną z tego rodzaju badań muszą pójść decyzje, a pewnie tylko władze państwa mogą je podjąć, ale nie na pewno. Gdybyśmy w Polsce mieli strukturę autorytetów, ludzi albo środowisk, którym ludzie wierzą, no to może. Marzenia oczywiście. Natomiast w dalszym ciągu tych samych marzeń chciałbym wspomnieć o tym drugim artykule w Gazecie Wyborczej, który dotyczy edukacji domowej. Edukacja domowa to jest taka potoczna nazwa na coś, co się prawnie nazywa realizacją obowiązku szkolnego poza obowiązkiem szkolnym. Być może wiemy, ale być może nie wiemy, co to dokładnie znaczy. To znaczy to tyle, że rodzice, którzy z jakichś powodów nie chcą posyłać dziecka do szkoły, to mogą być powody zdrowotne albo światopoglądowe, albo po prostu taki mają humor, że wydaje mi się, że w domu nauczą dzieci mądrzej niż to robi szkoła. Dosyć to jest prawdopodobny wariant. Można uzyskać od dyrektora szkoły zgodę na realizację właśnie obowiązku szkolnego poza szkołą. Wtedy dziecko podlega kontroli kuratoriów oświaty czy Ministerstwa Edukacji Narodowej w bardzo ograniczonym zakresie. Znaczy nie musi realizować siatki szkolnych godzin z tą koszmarną ilością lekcji religii i tak dalej. Z tym wszystkim może się uczyć po swojemu, tak jak sobie to samo z rodzicami na przykład ustali. Musi tylko raz w roku zdać egzamin promocyjny z klasy do klasy. No ten egzamin w jakimś stopniu kontroluje realizację czegoś, co się nazywa podstawą programową nauczania, ale to jest najmniej inwazyjny ze znanych mi sposobów ingerencji państwowego resortu oświaty w zawartość mózgów naszych dzieci, jaki znam.
To jest niezły pomysł. Dlaczego o tym wspominam? No otóż dlatego, że to jest oczywiście, w tym kontekście zostało to opisane w Gazecie Wyborczej, to jest oczywiście jeden ze sposobów, jak sobie poradzić z kłopotami, które szkoła ma, jak rodzice i dzieci mogą sobie radzić z tymi kłopotami w dobie pandemii. Ale to jest też taki sposób, który mógłby uratować bardzo wiele dzieciaków, zwłaszcza w wiejskich środowiskach, przed skutkami niegdysiejszej demolki oświaty. I ja pamiętam ze zdumieniem, obserwowałem reakcję samorządów, które no, wszyscy protestowali, narzekali na niedostateczne finansowanie na przykład i przygotowanie choćby pod tym względem tej reformy oświatowej, no ale wszystkie samorządy z jednym wyjątkiem łódzkiego samorządu wykonały tę ustawę pisowską bez szemrania, likwidując gimnazja. Jedynie łódzki samorząd stwierdził, że nie zlikwiduje ani jednego gimnazjum, tylko będzie patrzył, aż one, że tak powiem, wygasają, tak jak to ustawa przewiduje, no po prostu wtedy, kiedy ostatni gimnazjaliści opuszczą te gimnazja. O ile pamiętam, jakiś jeden, jedyny wójt gdzieś w Zielonej Górze, na którego terenie znajdowała się taka szkoła kombinat, czyli podstawówka i gimnazjum, powiedział nie wykonam tej ustawy i wpadł właśnie na pomysł taki, żeby wszystkie te dzieci, wszystkich uczniów tej szkoły zapisać do edukacji domowej. One nadal chodziły do tej szkoły i nadal realizowały stary program gimnazjum, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Tyle tylko, że nie obowiązywała żadna nowo narzucona siatka godzin i żadne tego typu paranoidalne zmiany zarządzane przez PiS. Po prostu dzieci raz w roku, szkoła to organizowała, zdawały egzamin promocyjny z klasy do klasy. W skrócie mówiąc, o ile rzeczywiście ów wójt dotrzymał słowa, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłem tego, zajęcia tam się odbywały po staremu. Więc chcę powiedzieć tyle w tej atmosferze takiej ogólnej bezradności, tak? I takiego przekonania, że tak czy owak wszystko i tak zależy od władzy, a tej przed wyborami nie zmienimy. To jest nieprawda. Tak? Edukacja i ta ścieżka opisana ostatnio w Gazecie Wyborczej, no to jest jedna ze sfer, w których my mamy wszystkie możliwości działania i to nie jest praca organiczna. Jakaś taka, że robimy to na samym dole, indywidualni rodzice i tak dalej. Nie, to nieprawda. Mogą robić to również nasze samorządy. Tyle tylko, że trzeba byłoby najpierw chcieć tego od nich oczekiwać.